собрать. Слушай, или уже только. Ты ж так он тут угадал. На каждом подарку. Teraz wszystkie modele z rocznika 2016 z oponami zimowymi od złotówki w ramach tarcia finansowania. Dobra, lecimy dalej. Te rowe brzmienia nastroją balady, gorące hip-hopowe rytmy i światowe numer jeden. Idealny muzyczny miks na słuchanie popołudnie. Przebój za przebojem. Największy GM fonu prezentują Joanna Mews. Już w sobotę po 15 w RMF FM. O wasz muzyczny gust dbają salony Kler. Teraz w salonach Kler trwa wielka wyprzedaż, a rabaty nawet do 60%. Dołącz do świątecznej trasy ciężarówek Coca-Cola. Zapraszamy do Konina i Przemyśla. www.ciężarówki-coca-cola.pl. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, i objawia się wolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Prestonum jak wielu Polaków. Dziwne mrowie na nogach ustało. Prestonum przebierasz nogami. Zasypiam bez problemu, nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Prestonum. Zaraz do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Prestonum. Zawsze jesteś komuś potrzebny. I w nocy nie może ograniczać cię ból. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Opokan Med uwalnia od bólu stawowych mięśni reumatycznych. Opokan Med. No, minuta 54. Nie, a po co? Ale po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to strzelawca płaci VAT, a z podatku są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapiesz. Uczniowie szkoły w Radziądzu na Dolnym Śląsku ewakuowani. Reporter RMF FM ujawnił dramat chłopca, który odeklarował dziadka, interweniuje na jego sprawie w Ministerstwie Zdrowia. Prawdopodobnie zarzut zabójstwa usłyszał 33-letni chłopiec, który zakatował 4-letnią córkę w Łodzi. Z sekcji zwłok dziecka wynika, że było maltretowane od kilku tygodni. Na ciele dziecka stwierdzono bardzo liczne obrażenia, które mogły powstać w różnym czasie. Dotyczy to nie tylko głowy, ale także jamy brzusznej. Stwierdzone zostało także złamanie ręki od gojenia. Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury, matka też musiała słyszeć prokuratorskie zapytanie. Ewakuacja niemal 60 uczniów ze szkoły w Radziądzu w powiecie Trzebińskim na Dolnym Śląsku. Zatrucia podejrzewano rzeczadem, jednak strażacy go nie na jednostki ratownictwa chemicznego. Dwie autopoprawki zgłosił PiS w 2013 roku na zgromadzenia. Jedna nadmarła jako przez zgromadzenia państwowej kościelne nie będą traktowane priorytetowo. Druga wydłuża termin wejścia w życie ustawy. W sejmowym studiu jest nasz reporter Patryk Patryku. Jaka jest reakcja na są zdziwieni, podobnie jak część senatorów Prawa i Sprawiedliwości, bo poprawki pojawiły się niespodziewanie podczas mogły być decyzją polityczną wyższego szczebla. Trudno było brać projekt ustawy, bo zastrzeżenia prawne i o niekonstytucyjności zgłaszały Biuro Legislacyjne Senatu, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich i